Hej, właśnie słuchacie bardzo strasznego podcastu. Spodziewam się, że dla części z Was miniaturka tego słuchowiska wygląda dziwnie znajomo. Pewnie mój głos również brzmi dziwnie znajomo. Cóż, tu podobnie jak w wielu sytuacjach, o których mam nadzieję opowiem Wam w niedalekiej przyszłości, nie ma przypadków. To, co słyszycie, ma swój początek dwa lata temu, a dokładniej w pewien już kapkę jesienny, deszczowy, październikowy wieczór, kiedy postanowiłam opublikować pierwszy odcinek serii październik z dreszczykiem w moim bardzo brzydkim podcaście, którego prowadzę od 2019 roku, ale może teraz kilka słów dla tych, którzy słyszą mnie po raz pierwszy. Nazywam się Iga Chmielewska. Lwia część z Was może znać mnie jako autorkę bardzo brzydkich rysunków. Skąd zatem ten podcast? Od kiedy pamiętam, przytrafiają mi się dziwne sytuacje, niewyjaśnione zdarzenia, widzę to, co niewidzialne, i czasem odnoszę wrażenie, że jedną nogą wcale nie jestem tutaj. Z drugiej strony do tej. Paranormalnej mieszanki dorzuca się mój wrodzony sceptycyzm, więc nawet kiedy coś widzę, słyszę czy czuję, to staram się tłumaczyć to sobie w logiczny sposób. Jednak to, że nie wierzę, albo prawie nie wierzę, albo wierzę tylko kiedy mam na to chęć, wcale nie powstrzymuje mnie przed szczerą i głęboką fascynacją zjawiskami paranormalnymi. To właśnie ona jest silnikiem napędowym tego słuchowiska, bardzo strasznego podcastu. Podcastu, w którym postaram się zabrać Was na wyprawę do wnętrza naszej głowy, świata najdziwniejszych wyobrażeń i wizji. Przedstawię Wam kilka znajomych mi dusz, opowiem o tym, co przerażające, pozbawiające tchu, poddające w wątpliwość to, jak rozumiemy otaczający nas świat słowem paranormalne. Odcinki będą pojawiały się raz w tygodniu. Czego możecie się spodziewać? Cóż, jak nie trudno się domyślić, dominującym elementem będą oczywiście historie o duchach i demonach, bo to one są. Najbliższe mojemu sercu. Wśród opowieści znajdą się również wasze paranormalne anegdoty, ale myślę, że smaczne kąski znajdą również fascynaci kryminalnych historii, bo według mnie nie ma nic bardziej przerażającego od ludzi, jak i wielbiciele różnorakich wierzeń i zagadnień kulturowych, które towarzyszyły naszemu gatunkowi od wieków. Nie wiem jak wy, ale ja już zacieram ręce i ostrzekły na ten czas spędzony z wami i czas spędzony w waszych głowach wieczorową porą, kiedy nie będziecie mogli zmrużyć przeze mnie oka. Mam nadzieję, że ten prolog zachęcił was do zawitania tu na dłużej. Wracam do was już w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, więc nie regulujcie odbiorników, a tymczasem żegnamy się z państwem. Karaluchy pod poduchy.